No to jak dawaj. To jest wspaniale. I idziemy. Co się dzieje? Idę. Fajnie to wygląda. Odścigamy się, kto tu może. To dawaj, raz, dwa, trzy. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Karolek 95. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w grze, dość pięknej grze. Bardzo fajnej i bardzo zupdate'owanej ostatnio. Bardzo dziękuję za przerywanie. Jesteśmy w grze Antarnet. Dzisiaj jestem ze Stewartem, będziemy sobie właśnie ze Stewartem prowadzić taką serię, no właśnie z tej gierki, to będzie taka luźna seria, będzie praktycznie mało montażu, będziemy sobie troszeczkę pogrywać, wciągniemy was gdzieś tam w ten świat tego Antarnet. Stewart, bardzo śmiało mógłbyś się przywitać, bo jesteś nagi. Witam wszystkich, no w rzeczywistości może nie, ale... Mamy już jakiś samochód wstępnie i będziemy sobie po prostu grali gdzieś w Antarnet, to będzie luźny let's play, będziemy dużo budować, no jeśli chcesz, to możesz mnie gdzieś ze sobą zabrać. Ja cię może, zatrzymaj się tutaj. Oprowadzę cię troszeczkę po mapie. Zombiaki wiesz jak się z nimi radzić, nie? Dobra, nieważne. Oczywiście. Był, nie? Czekaj także... chwila, bo jest mi wszystko jest za głośne, ja muszę się wyciszyć. Ty tam zajmij tam się zombiakiem, a ja... Dobra, ja pozbieram sobie na razie to co potrzeba. No, czyli wszystkie rzeczy, blowtorcha, sobie od razu zmienię tego blowtorcha. Słuchajcie, troszkę was też wciągnę w świat Antarnet, właśnie będziemy sobie po prostu pogrywać ze Stewartem. Można robić naprawdę dużo rzeczy, od typowego survivalu, czyli gdzieś tam, wiecie, jakiś totalny survival, czyli bieganie i tak dalej, po na przykład budowanie bazy, także spoko opcja. Nie no, nie strzelaj czasem do mnie. Poza nie tym strzelać, włączyłem... ale co się stanie? Nic się nie stanie. Bo nie, bo wyłączyłem PvP, także... Ale jest jakiś limit ekwipunku, czy można sobie tak zbierać? Wiesz co, jeżeli będziesz miał ciuchy, to nie ma żadnego, to znaczy jest określony limit, ale na przykład dodaje ci więcej slotów w ekwipunku, jak na przykład założysz spodnie. Patrz, ja teraz jestem w spodniach, a tobie się coś śmiesznie w plecy wbija. Nice. Co, czekaj, widzę, jak to że wygląda? Dżinsy może nie najlepsze do uciekania przed zombiakami. Mm. Denim. Wiesz co, pokażę ci jedną rzecz fajną. A ja mam coś? Nie, ty jesteś na razie nagi, więc możesz to podnieść. Bo... O, czekaj, plecy. Mogę ci. No i szybko. Tak się o, i ja też mam sprawę. Przy okazji pistolet. O, grubo. No to przyda. Jest. No. Napad nawet na stację bezrowym. Prawie jak GTA, tylko trochę słabsza grafika. Minimalnie bym powiedział, minimalnie. Tego ale co mi chciałeś przerzucić? To spawarkę? Spawarkę też, ale to jest taka rzecz, że na przykład jak przewróci nam się samochód, czyli nie będziemy mogli, wiesz, no będzie dachował czy coś, nie wiem, wypadniemy z drogi, to za pomocą tego, tutaj jest carjack, to takie czerwone, co masz przed sobą, to nam tak jakby podbija samochód, że odwraca go. Powiem ci, że ja nie mam nic przed sobą. Nie masz tutaj? Nie. A jak teraz to wyrzucę? Patrz, wyrzucię. A, teraz jest. No to wiesz, to najwyraźniej jest, widzę. Dobra. Więc tak, fajnie było, żebyś znalazł sobie na szybko koszulkę. No i najlepiej coś do bicia, nie? Jakaś siekiera. A słońce czy coś. Jest, trzeba się opalać. Wezmę jakieś spodnie tylko. Jakieś dobra. Shorty byś przed... Czekaj, bo jakiś biegający... To o, znaczy tak, jak strzelasz, to ogólnie przywołujesz ich więcej. Aha, no. Czyli tak jak w jakiejś... Była inna gra taka podobna. Ej, pomóż mi, Karol! Stary! Bo tu lecą, czemu oni tak lecą? A czemu? Właśnie oni są za szybcy, ja nie wiem jaki poziom, stary. Plecy! O kurde. Pomocy! Ja nie, nie bez kitu. On mnie zabije! Karol! No to uciekaj! Ej, ja też mam, ja nie wiedziałem, że to jest taki poziom tutaj. Ej! Jaki ja poziom ustawiłem? To jest nie fair, że to jest taka ten... Patrz to. Siemanko! No właśnie, chciałem to... Ej, patrz to. Masz przerąbane. Przepraszam. A ja to bym odpoczął. No w sumie ja też bym sobie. No, gierka fajnie rozbudowana taka. O! Ej, patrz! A ty widzisz? Jaki żółw, nie wierzę w to. Na pośladkę chodzisz, stary, twoje pośladki mają nogi, nie? Nie, no po prostu wyszedłem w tę opcję i usiadłem. Aha, i sobie. I C, tak? O, stary. Zobacz, no jest, to dawaj. To jest wspaniale. I idziemy. Co się dzieje? Idę. Fajnie to wygląda. No, odścigamy się, kto tu może. To dawaj, raz, dwa, trzy. O Boże. No, dobra, już mi się nie chce. Takie chodniki się zrobiły przy drogach, nie? Okej. Okay. I co teraz? Znaczy tutaj można, wiesz, samochodami spokojnie po tym jeździć, ale na przykład to czerwone, co ci pokazywałem, żeby wybijać samochód, nie? No. No to na przykład jak, wiesz, wjedziesz samochodem tutaj i on zacznie dachować przez to, że najechałeś na krawędź, nie? To można podbijać. Dobre dodatki w tym update'cie, powiem ci. Super, ja wiem. Jak zawsze ze mnie szydzisz, to jest standardzik. Czekaj, po prawej jest ten leżący, więc nie daj się zabić. A ten leżący to jest... O. Ja ci pomogę. O.
Dawaj go! O, elegancko. O, ten szybko poszedł. No, no bo one strasznie szybko idą, tylko te leżące, ja ci mówię, pierwszy raz w ogóle się gdzieś znaczy, tam te leżące spotyka. Swoją drogą, to też są wolne, ale te takie biegące jak psy. Biegące, dobra. Patrz, bo te, oni idą w miarę wolno też. Ale te ci, którzy biegają, są strasznie mocni. Chociaż ten też nie klepie w miarę. No to pomożesz? Uważaj tam. No jeśli muszę, to... Ucieka mi krew. Aha, bo krwawie. Nie, ja ustawiam... też krwawię, cholera ja. Stary, ustawiłem jakiś zahardkorowy poziom ustawiłem. Ja pierdzielę. Problem trudności gry naprawiony. Troszkę to spapraliśmy na początku, no ale też, tak jak Stuart powiedział, takie początki. Czyli na razie typowy searching. Zajmij się gdzieś tam kulturalnym searchingiem. No, tych możesz spokojnie klepać, bo to jest, wiesz, na easy. To oni tylko będą podbiegać, klepiesz ich w głowę. No i wiesz, jakiś tam eks. O, z nich też lecą czasami rzeczy, nie? Także możesz sobie je gdzieś tam podnosić. Nawet to były strzały chyba, nie? Okej. Okay. Mam, a nie wygląda, nie widzisz jak fajnie wygląda? A masz strzałę z tyłu? Nie. A widzę, no masz, wiem, bo masz kapelusik i masz plecak. Ja bym też chciał mieć plecak, dążę mi go oddać. Mogę, no. Ale ten plecak się psuje? A zepsułeś go? Nie wiem, czy mam go w ręce. Nie, masz go w rękach. Fajnie to wygląda, jak go założyłeś. Dobre? Ej, czapkę wyrzuciłem sobie, ty. To podnieś moja czapka leży na podłodze? Ej, weź to jeszcze raz zrób, to było świetne. No, dawaj. No, ja pierdzielę, piękna sprawa. Pokazałbym ci to, ale zresztą będziesz widzieć. Patrz, łuk, bloczkowy łuk, ale tego nie chcę. Ej, fajne, ja chcę to. Magazyn. Będziesz z tego strzelał? No, ja lubię z łuku strzelać. Ale masz piłę w ręku. No mam piłę, bo można kroić rzeczy, tak? No możesz kroić rzeczy, no. Możesz ludzi kroić, znaczy te zombiaki, nie? A w sumie? A wszystkie przedmioty się psują, czy tak tylko ten? Czasami, nie. Tamte akurat się nie psują. Pamiętaj, że też jak expa sobie pozbierasz, to na G masz, znaczy na U masz tą opcję dodawania sobie rzeczy, nie? Na O? Na U. Na U. A tak, i już mam 15 punktów, to mogę zwiększyć sobie... coś ewentualnie. Na razie ja mam zostawię, plecak w ogóle. Na razie zostawię. O, super. O, i koszulkę masz, no. Też. I spodnie. I czapkę. Do uderzenia? Tak. Na razie mamy chleb w łapie. Aha. A zaraz obczaję, co tu może być ciekawego. O, łuk bloczkowy mam. Poleciał z zombiaka. Bez kitu. Ale spoko. A ja go mam. Masz to? Ale kozackie, no mi się podoba to. Ja mam tylko, owszem, mam tego jedną strzałę, ale jak pozbieram troszeczkę... Mhm. Shotgun, czemu nie bierzesz tego shotguna? A nie widziałem go. Nie widziałem. Nie widziałem go. Dziwnie był włożony w ścianę. No. Dobra, ja... Tak czasem rzeczy respi, nie? Ja idę strzelić tego zombiaka. Ale dostał! Mhm. Ale oberwał! Poleciał pół mapy. No to jak co, to ich tam ten pozabiję, ja tu pozbieram te wszystkie rzeczy, nie? O, siekierkę mam. To mi się podoba. Mam siekierkę. Czekaj, nie zabijaj go. Bo tam jest jakiś ziomek. Nie zabijam, wyciągnąłem sobie tylko... Tak, przetestować chcę. O, dobre. O, na dwa razy. No i co, pół wyleciała. No dobra, to możesz ich tam poklepać jak coś, ja idę gdzieś tutaj. Okej. Zaraz wypadałoby auto znaleźć w ogóle, no wcześniej mieliśmy, ale... Szachy, grasz ze mną w szachy? Można w szachy grać? Nie wiem. No taki minigame. Wcześniej też tego nie było. Oj! O, nie wiedziałem, że się rozwalić. Szachmat! Szachmat, bitches. Okej. No, stąd możemy w ogóle iść, bo tutaj nic ciekawego nie ma. Musimy iść drogą. Ja jeszcze mniej więcej kojarzę tą mapę, więc... O, tam jeszcze jakieś te są. Tenty wojskowe. Namioty. Tak, wiesz? Tak. Ale tam nie są te trudniejsze moby przypadkiem? Nie, bo ja włączyłem poziom easy, więc tutaj na razie nam nic... Nie będę... Nic nie grozi, nic nie grozi. O-o. A było chyba na hard, co chyba na wydaje. Hard albo na gold jeszcze jest taka opcja. Ej, a można, budować w ogóle w tej grze jakieś domy? Można jakieś budować, rzeczy? Ale ty jesteś bez spodni, chodź tu. Weź tutaj za ten. No chodź. Faktycznie, bo ja mam koszulkę i bluzę. Przywdziej to. No, pokaż. Dobra? Jaki farmer ty. Kozacko wyglądam. A widzisz, mam tą łopatkę taką do pływania tutaj też. Łopatkę? Je, aha, z boku wiosło, łopatkę do wiosło, pływania. No. Ej, patrz! Dobre. Podoba a to mi chyba się można to. Mieć teraz w tych update'ach, można mieć łódkę nawet, patrz, tam jest jakieś miasto na przykład. Właśnie, i właśnie pewnie tym się wiosłuje coś. No, wiosłuje. O, patrz, wiosłuje się. No. To zielone. Radioaktywność, czy tak, co? Po lewej stronie na dole masz radioaktywność, masz energię, na przykład podskocz sobie, to tam ci no to widzę, schodzi. 10. Białe to są bąbelki, no i w ogóle jedzenie i picie, także a jak bąbelki, głodny, czyli pływanie pod wodą? Tak, możesz zobaczyć w ogóle sobie, jak pływanie wygląda. Nie marnuj ammo, bo trochę szkoda. No ja, racja, to wezmę sobie wiosełko. Ja ich tu posiekam na spokojnie, także. Okej, okay. To ja wezmę sobie...
I sobie zobacz, jak pływanie wygląda, to będziesz wiedział. No bo ogólnie ty pierwszy raz w to grasz, nie? No powiedzmy, no raz Znaczy, chodzi mi po update'cie tak jakby. Znaczy, tak. Od razu znalazłem pistolet pod wodą. A ziemniaka, pistolet pod wodą? No to może jakiś zombiak wypuścił. Powiem ci, że to jest w miarę dobry wygląda. O, semi-automatic. Karabin jakiś. Ten się tam włączyłem uczy. Bezpieczność. Safety. Bezpieczny. No nie, no, żeby, nie, nie żeby ci nie strzelał, nie? O, ja kukurydzę znalazłem, ziomeczkę. Dobra. Tu są różne rzeczy. Dawaj tam na most. Mam mapę, chłopie. Pokaż, jak to mam wygląda. Mam mapę. O, i teraz a tu jest łódka. Mapę. Nie, co to jest? Co to łódka, jest? Łódka. Kajak. Można. Nie, tu. Gdzie jesteś? Wow. Co ty masz? Co, ja nie widziałem tego, co to jest. No czekaj chwilę. My friend. No chodź. Nie możesz wycofać? Nie wierzę w to. Ej, ale ja aha, nie mam tego do spawania, może bym to zaspawał. Nie można cofać? Nie! Nie bij mnie, przepraszam. Czekaj. Albo popnij to. Dobra. Popnijmy to, nie da się. Jak się nie cholera. I widzisz coś, coś narobił, jak, kurde. No mówiłem, no to poczekaj na mnie. Nie no, da się na pewno. Ja na F4 idę. W ogóle idzie do tyłu. Ja idę, ja z tyłu kamery. Siedzę. O, nice. Ale kozacko to wygląda, nie? Ja. Powiedz mi tylko, dokąd jedziemy. Tam do tego zamku? Tak, na razie wiesz, co tam jest most po prawej. To jest w stronę tego mostu. A, okej, czyli nie w kierunku zamku. W ogóle fajnie ten pingwin za mną stoi tutaj. Jaki pingwin? Wygląda jak... Zobaczysz na kamerce. Aha. Jadę. W stronę mostu. A na przykład możesz sobie widok zmienić na H, to też jest zarąbiste. Tak, właśnie tak mam, no bo inaczej tak trudno się widzi. Aha. Chociaż też fajnie na H. Powiem ci, że nam się zaraz paliwo skończy. No ja nie mam, bo padliśmy przed chwilą jak szyszki, więc... I żeś popłynął nas w złą stronę. Nie no, pój tam dobrze. Wzdłuż tego lewego brzegu żółtego. Okej. Okay. Tam do tego domku? Tak, tam będzie domek, a po lewej jeszcze będzie takie miasto. Wygląda na to, że akurat nam wystarczy paliwa, żeby to dotrzeć. A ile jest paliwa? Nie widzisz? Nie, ja nie widzę paliwa. 3, 2%, 1% i koniec. Może dopłynie. Dopłynęło akurat. O nie! Nie! No przykro by było to stracić. Czekaj, tu jest ten samolot, który na wodzie lata. Ja chcę to przetestować. Ale on ma tylko... Czekaj, ale on zostaw ma tylko 3% paliwa. No to trzeba znaleźć najpierw paliwo, stary, i wrócimy. Aha, bo ja myślałem, że ty w środku tam jesteś. Nie ruszaj tego, bo trzeba paliwo znaleźć. Nie ruszam. W ogóle ile tutaj jest rzeczy na tym easy? Musimy na normal chyba, bo tutaj patrz ile jest rzeczy. Soki jabłkowe, pozbieraj. Ale tak wszystko. Było zawsze tutaj nad wodą. Widziałem to wcześniej. Ale nie byłem. tyle rzeczy nie było, nie ma takiej opcji. Myślisz? Dobra, sprawdzaj te domki wszystkie. Nie, bo wydaje mi się, że te pierwsze odcinki to tak poświęcimy temu, żeby pozbierać dużo rzeczy, nie? No i żeby też nie padać. A można skrzynki robić i te... Ups. Można, wszystko można robić w tym, w craftingu. To sobie potem, wiesz, zobaczysz, nie? No, czaję. No, to wszystko tam będziesz miało... A co ja? O Jezu, co ja robię? Ja w ogóle jesteśmy w jakimś monitorowanym domu. Nie wiem, co to jest. A w czapce nic nie można trzymać, no to ma sens. Super, to ma sens. Co no, ty ma mówisz? Sens, no. Ale zgubiłem bluzę. Jak zgubiłeś bluzę? A, dobra, wszystko ma sens teraz. Wszystko ma sens. Dobra, okej, wszystko ma sens. Easy. Dobra, mam pistolet i karabin. Gdzieś ty polazł. Ja jestem w takim domku na górze. O, tym domku na górze. Ale tu jest trzeci, masz rację. Sobie go opróżniam. A zombiaki mam na dwa strzały z tej siekiery, także spoko. No strasznie dużo rzeczy to nie... tu jest. A jednak się pomyliłem, bo niektóre rzeczy nie da się zbierać. To są po prostu jakieś książki. Mhm. O, mam ten. Co masz? Hoł. Co to jest młotek hoł? Mam. A młotek? Nie, młotka to nie jest, bo to w Minecrafcie, co robiło się ten, sadzonka i tak dalej. Aha. No zapomniałem nawet, jak to się nazywa. Przypomnisz mi, czy nie pamiętam? O coś takiego jak sitsy? Że nasiona? Coś w tym stylu. Aha. Ale się robiło, wsadzało je, to się podłogę przykowało do no to jakaś, nie wiem, ziemia, spulchniana ziemia, nie wiem, nieważne. Nie ziemia, tylko tym się ten... Pokaż to. Daj na ziemię. Ja to zobaczę, co to jest. Coś ty tam znalazł w ogóle, jak zbugowałeś grę. Przecież to jest motyka, stary. Co grabie? No O to mi chodziło. Uwaga! Ja myślałem, że to jest taki alternator, ale to jest zaparzacz do kawy. Aha. To mi się porobało. A może tosty ci porobić, kurde, toster tu jest nawet. Jest toster? Jest toster, a nie można go brać. Pięknie. Oh my god! Nie no, nie marnuj amu na nich, stary, szkoda amu.
4 ammo na niego poszło. Pistolety wylatują, kurczę, z każdego prawie. Tu masz sok jak chcesz, to sobie... W ogóle mam zbieraj soczek. Te rzeczy, bo to się zaraz przyda, nie? Zbieram wszystko! Tu coś jest pod wodą. A co to jest pod wodą? Ciekawego? A wiesz co, ja idę wzdłuż... O, tutaj są kajaki dwa. O, fajnie. A ja idę wzdłuż brzegu. Ja w ogóle przejdę na drugą stronę, idę na drugą stronę. Okej, okay, ja mam tu zostać, tak? Rozumiem. Nie, w ogóle tak jak masz okazję, to zabiję jak najwięcej zombiaków, żeby sobie expa pozbierać, bo potem tak, bo ten walczy, exp. Nie? A można z wody strzelać? O, kozak, można. O, można. Ale dostał 3 expa. Dostał. Nie, to będzie mój, czekaj. Dobra, to tamtego sobie weź, ja ci go przyprowadzę. No, już widziałem, headshot. Co z nim zrobiłeś. O, headlamp. O, latarka na głowę. O, ciekawe to jest. Dobry, wyglądasz jak... Jak prawdziwy kopalnicz. Prawdziwy górnicz. Jaki prawdziwy. Panicz kopalnicz. O Jezu. Dawaj go. Uwaga. Trzeba jak... Ja mam jak traktor. Celujesz w głowę, to zadajesz więcej obrażeń. No tak, tylko w głowę celuj. Właśnie o to chodzi, nie? I, no i na przykład siekiery mam na dwa razy te zombiaki, nie? Ej, ale tu w ogóle jest traktor, nie? O, traktorem możemy się przejechać. Nie wierzę, że... A można sadzić jakieś nasionka i te sprawy, czy nie za bardzo? Można jeździć traktorem, a w tej grze naprawdę tyle rzeczy powprowadzali, że... A możesz wsiąść? Nie, raczej nie, bo to jest na jedną osobę, nie? A ja... czekaj. Chyba nie możesz. Mogę. No to wsiadaj. Czekaj. Nie mogę. O, bo czekaj. To jest czekaj. Z jednym może... slotem. Tak, jedno miejsce jest tylko. To nie ty możesz się pojeździć. Nie, no ale fajnie, że coś takiego też wprowadzili. Nie wiedziałem o tym. No mówię ci, nie przyglądałem się tak a jak, no? Update'owi, no. A jak skończy mi się amunicja na pistolet, to wyrzucić to, czy...? Znaczy możesz zostawić, bo widzę, że ta broń to jest taka niestandardowa. To jest fajna broń, co ty zdobyłeś. To jest co, jakaś snajperka? O Jezu! Przez pomyłkę ten! To jest ten shotgun. Co? Nie, takie zwykłe pistoleciki. O, a mi wypadł teraz ja właśnie... shotgun, jak chcesz to sobie podnieść. Ale ogólnie można robić, z wielu rzeczy można zdobywać metal. Tak samo jak na przykład mam siekierę, mogę ci pokazać. Hmm? W ogóle napełniłem ci kantin, ale ona jest rozwalona. O. Dobra, patrz, na przykład mamy tutaj drzewo po prawej stronie, randomowo jakieś tam, nie wiem, drzewko, nie? Idziesz ze mną, idziesz? Idę. Gdzie ty tylko jesteś? Otworzę szafę, nic nie ma, idę. Dobra, to w każdym razie tam za budynek, nie? To no. Gdzie ma na przykład siekierę. No. Ja sobie mogę to drzewo porąbać, nie? Ja je zrąbię do końca, żeby tam wierzą, żeby patrzę. Ono się porozwalało. I na przykład z tego, jak sobie pozbieramy belki, jeszcze takie te drewienka, o... O, jest! O kurde! Nie, to raczej krzywdy ci nie zrobi. Jak w foreście. No. Ej, bo czekaj, bo... O, dobra, już no, się ogarnę. No, znika, nie? No i na przykład z niego poleciało teraz, no, jeden bal drewna, także lipa trochę, nie? No ale ogólnie z tego bala drewna możesz zrobić potem mniejsze i można robić na przykład platformy pod domek, czyli tą podłogę, można ściany robić. No, i tak, można tam robić w ogóle. No, naprawdę. Pozacko. No dużo tego jest, nie? Dużo, w ogóle trzeba poogarniać. No, na przykład ja, patrz, dam ci bal drewna i zobacz sobie. Okej. Okay. Czekaj, drop, masz bal drewna i daj G i kraftowanie, czyli na Y i jak podniosłeś ten bal drewna, to jak klikasz na domek, to tam wyskakuje ci co o, możesz, jest domek. Co możesz a, z tego mogę zrobić. Zrobić... Coś tam zrobiłeś? Zrobiłem coś. Co skraftowałeś? Postaw to. Nie mogę, jak się postawię? Co zrobiłeś? Złączyłeś deski? Co to jest? Pokaż mi to, bo ja nie widzę. To dam ci to, może lepiej. To dawaj. Co to jest? No dawaj, dropnij to. Dobra, poszło. Map post? Co to jest? Co to ty jest? Nogę od krzesła zrobiłeś, stary? Może z nogą od krzesła. Nie, tak? To tak domów nie budujemy, stary, z tym. To normalnie ściany możesz robić. O Jezu, no ja tu cię... No dobra, no przydatne chyba nie, zostawić to, co? Nie wiem, w sumie. Dobra, olej to. Ścinamy drewno, jedziemy. Dobra, czyli teraz jesteśmy... W sumie jak pójdziemy cały czas prosto i tam, to będzie takie duże miasto. No to dawaj, to prowadź. No tam jest, o widać nawet po lewej. A daj na widzisz? Chwilę tą mapę, ja chcę zobaczyć tylko i pokażę. A nie, pomyliłem się. Ludziom, jak to wygląda. Oczywiście, tyle, że... Chyba nie mogę możesz tego wyrzucić. Na M jest. Aha, ja też mam tą tak. Mapę teraz. Masz. Dobra. O, no to widzisz, to kierujemy okay. Się na to miasto właśnie. Czekaj, tam, czyli na no tu gdzie? Monte, czy to się nazywa? Montague. No dobra, easy. To walimy tam, tak? Czekaj, sobie przełączę perspektywę. I ty się ściemnia powoli. Tak jest taka mieszanka... W sumie nie wiem jaki gier, jakby to powiedzieć. No, nawet trochę nie wszystkiego, nie? Właśnie to jest taki sandbox, ale w ogóle na przykład mi się grafika podoba, jest taka strasznie prosta, nie? A czemu to... A to
My jesteśmy Kanadyjczykami, czy co się dzieje? Znaczy ogólnie jesteśmy w Kanadzie. To, ta mapa, którą jesteśmy, tak? To jest Kanada, ale jest też Waszyngton, jest coś tam jeszcze, nie? O, nice. No, tam mamy samochód. Uwaga. Nie, nie strzelaj, bo się zlecą. Nie strzelam, podchodzę. Ty biegasz i ten... Oni słyszą, jak biegasz bardziej, no, nie? No normalnie, jak podejdziesz, czekaj, wezmę na... wszystkich na siebie. Tam dobra, grilla mamy. Grilla mamy, kurde. Akurat dobra pogoda na grilla. No. Poleciał. Dobra, klep tych tam, ja ich zbabię. Jeb mu czoło. Dobra, a oni śpi? Są silni, nie ściąga ich to od razu. Śpi, po prawej jeszcze, z prawej, z prawej, z prawej. Aha, bardziej. Gdzie? No tu, dobrze. Trzymał się. Co za... Dobra, śpi. Czekaj, sobie rozdam jeszcze te umiejętności. Ja mam 100 expo mam. Co? To? No, ja mam 100 expo. What? Patrz, normalnie boisko, nie ma piłek, ale... Czekaj, gdzie jest jakaś piłka? Nie ma, no musiałaby być kwadratowa pewnie. Idę. Placę zabaw. Nie, są okrągłe rzeczy przecież w tym, czy nie ma? Czy nie. Mi się... Nie ma? Nie, nie ma, nie ma, nie ma. Znaczy, o, czekaj, miałem chyba pomidora w ekwipunku, on też jest kwadratowy, no także... Tak? Nie, ale ziemniak jest taki zaokrąglony trochę. Można ziemniakiem pograć w piłę. No i ogólnie masz flagę Kanady, nie? Właśnie widziałem tą flagę Kanady, dobra. Dlatego się pytałem. No właśnie, no to jest, ogólnie jesteśmy teraz w takiej wyspie gdzieś tam w Kanadzie, ale... nie? A to fajnie właśnie, że jak dostajesz na przykład nowe pistolety i tak dalej, to można te stare po prostu zmieniać na metal, a we części. No. Można to rozwalać właśnie. Od razu, nie? Tylko, że szkoda, że nie pisze mi, ile mam, kurde, amunicji. Nie, o, no pisze. Jak masz broń, to masz lewym dolnym, chyba 7 czy... O nie, to nie to, co myślałem. Kij do tego, do hokeja. Baseballa. Dobra, moi drodzy, to uważaj! Kurde! Tego nie przewidziałem. Czemu on tu przyszedł? Jezu, nie mogę trafić go! Dobra, o Jezu, nie krwawię, ale dostałem trochę w ciry za 11. Się spociłem na koniec. Dobra, moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku z Antarnet. Był oczywiście ze mną Stuart. Zapraszam serdecznie na kanał Stuarta. Wiem, po więcej odcinków też zapraszam do Stuarta na kanał, bo na pewno się takie pojawią. My teraz bierzemy się za nagrywanie kolejnych odcineczków. Co 20 tysięcy łapeczek pojawia się nowy odcinek z gry Antarnet, także bawcie się dobrze na tej serii. Mam nadzieję, że ta seria wam się gdzieś tam podoba. Napiszcie, co uważacie, czy może też gracie w Antarnet, bo dodam, że jest to gra darmowa na Steamie, także gra się w nią naprawdę spoczko. I to tyle. Żegnam się z wami serdecznie, wszystko. Łokciem Stuart pewnie tam zbije z wami czoło, czy a, już pędzla. Łokieć pojechał. No, to cześć, trzymajcie. Już nie mam takich włosów. Jeżeli ten mistrzowski odcinek spodobał ci się, on się spodobał. Zostaw łapę w górę i komentarz, a ja następnym razem bardziej postaram się.